Kiedyś zdarzyło mi się widzieć, nie powiem Państwu nawet jaki koncert, ale właśnie Edyta Górniak była tam główną gwiazdą i byłam zachwycona tym, co widzę, i ze względu wokalnego, i pod względem też ruchowym. No, niewątpliwie jest to artystka obdarzona wielkim talentem. Czy wyobrażasz sobie ją Pani jako uczestniczkę kolejnej edycji? Twoja twarz brzmi znajoma? Ja myślę, że widziałabym każdego, kto miałby odwagę, żeby tutaj stanąć. To jest poważny sprawdzian. No to Edytę proszę zapytać, czy ona by siebie widziała, bo to, co ja bym tutaj widziała, nie ma specjalnie znaczenia. To zapytam się... Powiem inaczej. Ja tu widzę wszystkich bardzo chętnie, dlatego że często jest tak, że spotykam ludzi, których widzę po raz pierwszy. To nie znaczy, że oni nie są znani. Ja po prostu nie jestem na bieżąco i z telewizją polską, no z teatrem trochę jestem, ale jest dla mnie niebywałym zaskoczeniem, że cały czas mamy w kraju tyle talentów. Edyta Górniak ma talent, który jest udowodniony i nie musi jakby podlegać jakimkolwiek sprawdzianom, no może poza prawem jazdy, ale no to od niej zależy. Jeżeli chciałaby się pobawić, to oczywiście zapraszamy.